Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy oczywiście w Euro Truck 2. Oczywiście dzisiaj też na multiplayerze sobie pojedziemy. I cóż moi drodzy, dobra jazda. I cóż moi drodzy, zaraz jaki sobie znajdziemy zlecenie. Tak myślałem sobie, żebyśmy pojechali sobie dzisiaj. Czekajcie, ja jestem w tej chwili w Genewie. Dobra, tam niektórzy będą gadać tutaj sobie, ale mi to nie przeszkadza. Czekajcie, G. Mam tak, 4 garaże. Przeniesiemy się do Stavanger na Skandynawię oczywiście. Sobie zakupiłem właśnie ostatnio te DLC. Dodatek. Epicki dodatek, bardzo, bardzo piękny. Jeszcze dwóch mi brakuje dodatków. Ale cóż, spokojnie, jakoś... A, i sobie coś takiego zrobię. Czekajcie. A, dobra, ręczny jest. I sobie coś takiego zrobiłem dzisiaj. O, takie siatełka. Tylko wiecie co? Przydałyby mi się... Inaczej sobie to zrobimy. Czekajcie, F7. Sobie zmienimy. Zaraz sobie zmienimy, bo tak to mi nie tak mi troszeczkę przeszkadza to, wiecie, szczerze mówiąc. Tutaj sobie, czekajcie. To są Lumenmark? Nie, to są chyba Lumenchrom. Tak jest, dobra. Jeszcze tutaj. Może o... nie, z tych nie, to są słabe. Szczerze mówiąc. Tutaj. To sobie weźmiemy, dobra, chyba wszystko. Tu coś mamy odblokowanego? Nie, nie mamy, nie, tego nie chcę nawet, szczerze mówiąc. Ale, o właśnie, czekajcie. Będziemy mieli dodatkowe, kurde, siatełka, pięknie. Żeby to nie było za mocno znowu. A wypróbujemy zaraz sobie, co nie? Coś nowego chociaż. Ale, dobra, starczy tyle, kurde, za dużo troszeczkę jest tego. Aha, my mamy coś takiego. Dobra, zatwierdź zamówienie i zaraz zobaczymy jak to wygląda. A, czekajcie, może F4 i... dobra, to mogę wyłączyć. Wow! Ale daje! O ku! Ale daje po oczach! No po prostu epicko! Nie no, nieźle, kurde. Dobra, dobra, szukamy rynek pracy. A wezmę sobie zamówienia zewnętrzne. Będę jechał maksymalnie 90 i właśnie o to mi chodzi, żeby jechać tyle. Chociaż na mamy godzinę taka i taka, dobra. Weźmiemy sobie coś w górę. Nie. Ja nie chcę w dół, nie. Czekajcie, Sheffield, Manchester, Malmo. Mi chodzi na górę, żeby było. Kurczę, nie ma nic takiego ciekawego na górę. O właśnie, a tu trochę za daleko znowu, kurde. Kurczę, nie, ja nie chcę na ten, jak to się nazywa, na Wielkiej Brytanii na przykład, nie chcę, nie. Aberdeen tak samo nie chcę. Nie, daleko to też już się zaczyna. Bern tak samo daleko. Bratysława tak samo. Austria jeszcze dalej jest. No niestety kurczę nic nie mamy tutaj. A zaraz zobaczymy jeszcze rynek przesyłek. O właśnie, z... stąd. Kalmar. Ale czemu tak? Czekajcie, zaraz, może coś w górę. Oslo. Ja chyba tam nie byłem, co nie? Nie, byłem. Dobra, pojedziemy sobie tu, tutaj. Ustaw na GPS. Dobra, jadę. Dobra. A tu mało chociaż graczy jest, tak mi się wydaje, na Skandynawii w ogóle, tu w tych miejscach.
Wow, co jest? Czego mi jest, się wolnołem? Dobra, i co dzisiaj sobie poopowiadamy? Poopowiadamy sobie, oczywiście jak ktoś wie... Czekajcie, tu nie będę zmieniał do innego tego, przecież zbiegu. A czekajcie, zobaczymy sobie jeszcze tutaj. Czekajcie, tu sobie zobaczymy jeszcze, do tego pojedziemy. Do tej firmy. Czy coś tu jest? Czekajcie, jak tu się wjeżdża? Dalej tam chyba, tak? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Czy to tutaj? Nie, dalej. Dobra. Tutaj. Tak jest. Dobra, mamy. Okej, świetnie. Rynek przesyłek. Mamy do Bergen, Ligę Bergen. Szczerze, może byśmy pojechali... Szczerze, do Bergen sobie pojedziemy. Na 400 km starczy. Jednak sobie to weźmiemy, bo tam to chyba już nie muszę tam, bo tam to jechać. Czekajcie, zaraz zobaczymy na mapce. Nie, dobra, do Bergen sobie pojedziemy, sobie odkryjemy mapkę. No właśnie, troszeczkę mapę odsłonimy, bo mamy raz mi lepiej 57%, no. I tak połowę przecież zwiedziłem tej mapy, co nie? Praktycznie. No nawet, nie byłem jeszcze... Nie byłem... O właśnie, Bergen sobie zwiedzimy. Bo wiem, że tutaj w którymś mieście jest chyba w Hirtshals dealer Scania. Chyba Scania, ale nie jestem pewny za bardzo, czy Scania, czy ktoś, czy jakaś inna firma. Mogę się mylić w tej chwili, ale zobaczymy, czy to w chyba w Hirtshals, bo ja tam jeździłem właśnie jeszcze. Ale to na jeszcze ten. Jeszcze tam będzie jeździć, co nie na odcinku. Bo to jest tak jakbym... Sam nagrywam, co nie? Nie na live, nie. Tylko tak nagrywam, wiecie. Tak jakby odcinek normalny, co nie? Nie na live, nie. Dobra. O czym opowiadamy? O czym poopowiadam? A właśnie, niedługo też... nie wiem, czy już są te DLC do naczep podwójnych. Na przykład tu mamy, jak widzicie, jedna przyczepa, co nie? Na przykład. Taki dajmy tutaj wzór. Oj, czekajcie, bo to niepotrzebnie też jakoś tak... Dobra, nic nie jedzie. Zahaczyłem, wiem, wiedziałem. Ej, ale do tyłu nie jedź. A, dobra, okej. Dobra, można jechać. Dobra, jadziem. Dobra, czy coś tu jedzie? Nie jedzie. Dobra, można jechać dalej, śmiało. Szczerze mówiąc, jak patrzyłem na stronie właśnie tej CSS Software, podoba mi się to, co nie? Ale z drugiej strony... Z drugiej strony... Średnio mi się to podoba, wiecie? Podoba mi się i się nie podoba. Co nie? Bo tak. Jak człowiek może... Tym na przykład... A dobra, nie będę zmieniał pasa, bo mi się nie opłaca, szczerze mówiąc, bo tu i tak musimy skręcać zaraz w lewo. Szczerze mi się to podoba, tak średniawo, ale na przykład jak można tym wycofać? No sobie zastanówcie się, co nie? Jak tym wycofać? Zobaczymy, bo to chyba trzeba mieć jakieś... DLC chyba High Power Pack 8888, w tej chwili nie wiem. A zaraz sobie to zerkniemy, bo zaraz zobaczymy. Ale nie jestem pewny w tej chwili, wiecie, szczerze mówiąc. Zaraz sobie zerknę tutaj. Aha, tu mamy już przeprawę przez prom, tak? Dobra, fajnie. Czekajcie, to jest rynek przesyłek. A, dobra.
Dobra, już wiem, to jest tak normalne zlecenie. Dobra, to będziemy jechać maksymalnie nie wiem ile. Nie będę jechał szybko, co nie, bo mi się nie opłaca, szczerze mówiąc. Dobra, tak sobie będziemy tutaj. No, jak tym wycofać, jeszcze nie wiemy, co nie. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie aktualnie nie mam tego dodatku. Ten Hike Power Pack, czy jakoś tak, co nie. No ale cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądać w ogóle. Zobaczymy na materiale. Nie wiem, czy wujek Bohun już to nagrywał, czy nie, bo nie wiem, nie jestem pewny, czy pojawił się u niego materiał. Zobaczę sobie, obejrzę, co nie. Dopiero dam znać. Dopiero pewnie w kolejnym odcinku będę nagrywał, albo na live jakimś. Ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Jakoś tak ostatnio naszło mi na live, co nie, moi drodzy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać jeszcze. A co jeszcze wam powiem? No tutaj mamy Skandynawię. Po Skandynawii jeździmy. Oj, ale też. Kurczę, już też jakoś tak jeżdżę teraz już. No. Jakoś tak, jak mi się zechce, co nie? Tu właśnie był w którymś miejscu taki ładny most. Kurczę, piękniuśki most był. A, przepraszam was za te dźwięki, ale to ze Teamspeaka właśnie. Przepraszam was za to. Czekajcie, był tu, miałbyś port. I co, nie ma portu? Dobra, jak nie ma, to dobrze. Sobie chociaż trochę podjedzie, ten, będziemy jechać, co nie? Będziemy oglądać. O, jakie piękne, kurcze, widoki. Czy tutaj światełko? Tak, światełko, dobra, tu będziemy powoli. Co tu pisze? Czekajcie. A, dobra, minęłem. Albo czekajcie, bo tu mało ludzi jest, a nie, tu można się cofnąć. Czekajcie, tu pisze. Aha, 100 metrów. O, dobra, zielone światełko mam. Dobra, jadziem. Ojej! Dobra, walić to, jadę na tym. O dziwo, nie dostałem mandatu. No nieźle. O, czekajcie, co to za droga jest w ogóle? Do czego te drogi są? Tu chyba trzeba mieć jakieś DLC, nie DLC, tylko mapy. Mapy trzeba mieć jakieś. Jakie piękne widoki! Wy to widzicie? Wy to widzicie? O kurczę. Też pamiętam, jak oglądałem odcinek 176. Dobrze mówię, czy. Nie, 175. Mosty nad Dunajem. Czy na Dunaje, co chyba w Polsce. Nad Dunajem, tak, bo to w Rumunii. Właśnie tę mapę miał wujek Bohun na single playerze jeździł. A mi się też podobała. Kurczę, te miasta podobają w ogóle w Rumunii też. Ale trzeba mieć wszystkie DLC-sa, nie? Na przykład ten Going East. Właśnie Skandynawię i Viva la France. Żeby mieć dobrze. Żeby dobrze mieć te mapy, co nie? Czekajcie, czy ja dojadę tamtędy? Aha, tu jest coś takiego, wiecie co? Cofniemy się, bo zauważyłem fajne miejsce, wiecie? Czekajcie, ja tu powoli będę cofał. Ojej, dobra. Nie no, fajna jaskinia, kurde, spodobała mi się. A tu mało ludzi jest. Oj, czekajcie, kurde. Oj, dobra. Trochę, kurde, źle cofnąłem się. Wow, przyjedziemy się tędy, a czemu by nie? Tylko tu trzeba powoli jechać. Wow, jakie epickie miejsce, fajne, kurde, pierwszy raz widzę coś takiego w Skandynawii. O, proszę panowie, państwo. Nie no, piękne. Bergenstavanger, o właśnie. Nie no, kurde, piękne, epickie miejsce. Piękne miejsce. O Jezu, tam się gadaje, ja pierdzielę. Dobra, ale piękne miejsce, bardzo piękne.
kurde, fajnie oświetlony jest, a jeszcze z tym. Wow. Dobra, jakoś jak będę jechał tutaj powoli. Też jakoś tak będę jechał powoli, żeby mieć. Żeby bezpiecznie dojechać, co nie? I tak mam uszkodzenia 10% żurówki, no ale cóż. Nie no, kurde, piękne miejsce, bardzo piękne, co nie? Panie potwierdzicie. Piękna, kurde, jaskinia. Taka jeszcze z filmów taka chyba wzięta, ale piękne miejsca są, powiem wam, w tej Skandynawii, bardzo piękne. A ta jaskinia to jest epicka normalnie. O, widzę, że tu kolejna mam jakaś, nie wiem, nie, to nie jest chyba mapa, nie. O właśnie, czekajcie, sobie zerknę, też sobie bym zrobił taki odcineczek, mam 20, zaraz. Aha, jeszcze tyle, połowa ponad, może więcej niż połowa. Trochę lipnie. Tak, trochę lipnie. No ale cóż. Dobra. Dobra, okej. To jeszcze 4 poziomy. Nie, mamy który? 25. 4, dobrze mówię, tak. 4 poziomy do odblokowania do 29 i będę mógł sobie kupić już u dealera Mercedes-Benz samochód, który działa tylko na single playerze, wiecie, z modów, co nie? I ten bardzo mi się podoba SLS AMG, AMG, kurde, się już mylam tu. Piękne miejsce, bardzo. Ja tu się staram powoli jeździć. A jeszcze, kurde, żeby na Rosji jeździć. Jeszcze będzie lepiej, kurde. Nie no, piękne miejsce, kurcze. Wow, o kurde, niebezpiecznie to się robi, dobra. Jednak tu niebezpiecznie się robi też trochę. O, wyłączyło mi się ten. Kurde, wkurza mnie ten dźwięk trochę. O, widzę, że tu jakiś gościu przyjechał. Czekajcie, to dalej jeszcze. Wow. Ale mało tu ludzi na tym jest. Zobaczymy sobie tutaj, co to w ogóle jest. Pierwszy raz tu jestem, szczerze mówiąc, wiecie? Oj. Dobra, on będzie sobie sam jechał już, bo to i tak jest pod dół. Zobaczymy sobie zlecenia jeszcze. Jakie tu w ogóle są? Co nie? Tracker Elias. Ale fajnie sobie wjechał. Dobra, naciśnij. Zobaczymy sobie, co oni tu w ogóle mają. Koparka, żwir i kopacz. Kurde, powiem wam, dużo jest taki też... takich... Oj, czekajcie, czy tu jest jakaś wycofka? Nie ma. Oho, panie. Czekajcie, czy tu da się jakoś wyjechać? Chyba nie. A nie, czekajcie, da się wyjechać. Dobra, jadziem. Żebym tu się wyrobił. A dobra, wyrobię się. Dobra, pięknie. Czekajcie, tędy? Tędy sobie widzimy już. Tylko czekajcie, tu jest jakaś dół, czy co to jest? O, co jest? Ej, panie, jedź! Co jest? Czekajcie, inaczej... A, dobra, źle wjechałem, okej. Czekajcie. O, właśnie, po tym trzeba było wjechać. Dobra. Dobra, jak tu jest, jaka ta droga jest w ogóle tu? Da się tędy wyjechać? Da się. A tu jest... A, no collisions. Dobra, fajnie. Tam od góry da się? Nie da się chyba. Zaraz. Gdzie ja jestem? Kurde. Aha, w górze. No spoko. Ejo, gdzie ja jestem? Kurde, tu.
Tu chciałem zobaczyć, zaraz. O Jezu, znowu za daleko. Czekaj, kurde, serio? Kurde, czego tak daleko? Ej. Kurde mole. Dobra, chyba jest tam wejście. Dobra. Powinno być, tylko nie wiem czy ja tu wjadę. Tylko nie wiem czy... Tu chyba mogę przejeżdżać, co nie? Przez nich. Tak, mogę przejeżdżać, dobra. Dobra, tu sobie zmienię bieg. O, jak pięknie, dobra, wyjechałem już z tego miejsca. Ledwo dało się wyjechać stąd, co nie? Dobra, wyjeżdżamy sobie już. To mogę wyłączyć już. Nie no, epickie miejsce, kurde, fajne, fajne, podoba mi się Skandynawia bardzo. Kurde. Nie no, kurde, podoba mi się to miejsce, no ale cóż. Jadziem. Dobra, tu sobie trochę już pokazuję. Znaczy nie gazujemy, tylko będziemy szybko jechać, co nie? Bo troszeczkę już odcinek trwa, co nie? Dobra, teraz ta. Oj, 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 oj. Oj, tu trochę chyba przesadziłem, co nie, z tą prędkością. Nie no, kurde, fajne miejsce, bardzo, bardzo, bardzo. Dobra, wyjeżdżamy już sobie stąd. Nie no, kurde, fajne, fajne. Mi się bardzo podobało to. Jeszcze te góry, kurde, piękne miejsce. Dużo jest, powiem wam, tutaj tuneli, jak jeździłem jeszcze sobie tak samemu, co nie? Z nagrywania. Dobra, nie będę tu szybko jechał. O, taka prędkość starczy, co nie? Tak myślę sobie. A, tam zablokowane było, dobra. Bardzo też dużo jest tutaj, kurde, właśnie tak jak powiedziałem, tuneli, co nie? Bardzo dużo tuneli jest. Czekajcie, czy mi starczy paliwa? Powinno starczyć, spokojnie. Dobra, już jedziemy do tego Bergen, bo nie zdążymy, co nie? No dobra, i cóż, moi drodzy. A, to już przyjeżdżam przez... jeszcze raz przez to miejsce. Dobra, dobra, spoko, fajnie. Dobra, tu walę te światła, trochę tu... Będzie mnie... wow, dobra. Nie będę szybko tu jechał. Maksymalnie 90, co nie? Znaczy, nawet może mniej nawet, wiecie. Wolę, kurde, żeby nic nie uszkodzić. Dobra, 1% naczepy. Dobrze jest. Dobra. No i cóż. Tak jak powiedziałem, te naczepy będą, są nie? Podwójne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy, zobaczymy. To powiem później, co nie? Jeszcze w późniejszych, w kolejnych odcinkach. Z Euro Trucka Simulator 2. Co jeszcze miałem mówić? Coś miałem mówić, co nie? Tylko zapomniałem jak zwykle. O, ale one. O, kolejny tunel. Ale tych tuneli tu jest, kurde, tu multum. Oj, miałem jechać 90, a nie 97. Prawie 100, a nie. Nie no, kurde, bardzo dużo jest takich, powiem wam, takich tuneli, co nie? Z drugiej strony to fajne jest, kurczę. Fajna sprawa z tunelami. Bo można chociaż troszeczkę pozwiedzać też tych miast. O, jaki ładny most, widzicie to? Wow, wow, wow. Biorę kamerę 8. Wiecie co? Ja sobie tu A, nie mogę. A, dobra, zapomniałem, że to jest ten multiplayer. No tak, zapomniałem. Ale piękne miejsce, co nie? Kurde, piękne. Piękne miejsce, bardzo. Wow, o takie coś, takie kamienie są, wiecie gdzie? W filmach, tylko nie wiem czy to w amerykańskich, czy jakich. Takie właśnie czasami są, takie góry są, nie, pomiędzy szosą.
jest szosa, co nie, i ten, i są takie góry właśnie, tam kilkanaście kilometrów mogą się ciągnąć nawet, są takie filmy niektóre, albo na przykład jest dużo mostów, o, na przykład teraz, co nie, znaczy nie mostów, co ja gadam, jeju, pomyliłem się, przepraszam, tuneli, o, na przykład tak, dużo jest takich tuneli, powiem wam, nawet w filmach dużo jest, ale piękne miejsce, kurde. No może tu nie będę tak szybko jechał, tylko będę jechał może o tak, żeby popatrzeć na wszystko. Nie no, piękne miejsca, bardzo piękne. A jeszcze o tak, jechać. Nie no, kurde, epickie miejsca, powiem wam, tutaj są. O, jeszcze chmury widać. Kurde, piękne miejsce, bardzo, bardzo. Normalnie w tej Skandynawii, jak ja pierwszy raz odpaliłem ją i przyjechałem kilkaset kilometrów, to aż mi się spodobało, kurde, spodobała mi się ta Skandynawia, aż bym jeździł cały czas po niej. Bardzo. Jeszcze żeby dodać sobie mapy na przykład, kurczę, uuu, to by było jeszcze lepiej. Fajnie byłoby. O, widzę, że jacyś goście tu jeżdżą, mało ludzi, co nie, na tej Skandynawii. Już na Europie dwójce? Uuu, bo w coś nie gram na jedynce. A on chyba stoi, mi się wydaje. Tak. Wow. Dużo jest, ale ładna woda. Uuu. Się wkrochmalił. Nie no, kurde, piękne miejsce, kurde. Bardzo piękne. Kurcze, epickie miejsce. Bardzo, 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 bardzo. Zakochałem się normalnie w tym miejscu. Właśnie ten, tak jak powiedziałem, jest taki most fajny, co nie? Jak się odblokowuje osiągnięcie wodowstręt, coś takiego właśnie. Przy tym moście się pojawia to osiągnięcie. Tylko nie wiem, czy to jest przy... Kurde, właśnie nie wiem, przy którym to jest moście. Czy to jest przy Stavanger, czy przy Oslo. Albo jeszcze gdzieś indziej. W tej chwili nie pamiętam już. Jeździłem właśnie w tamtym tygodniu chyba jakoś, tak. Aż mi się, kurde, spodobało. Oho, widzę kręte drogi, co? Ale nie, czekajcie, co to za droga jakaś taka dziwna? Czekajcie, coś mi tu nie pasuje. Tylko taka kręta droga tu jest. Dobra, tu trochę ten zahamujemy. Znaczy nie będziemy hamować, tylko nie będę dodawał gazu, bo po co mi? A co tego TeamSpeaka, to przepraszam. Jak coś. Ale może nie będzie słychać, a mogłem tak coś jakiego zrobić, że wyciszyć w mikserze, co nie? Ejo, dziwne te drogi są, bardzo. Bardzo, 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 i to bardzo. Wybije 67 km? No, wybiło. O kurde, pięknie. No, oj, czekajcie, bo... Czy tam coś jedzie? Kurde, słabo widzę. Ajajaj. Dobra, nic nie jedzie. Dobra, jedziemy dalej. Nie no, kurde, piękne miejsce, bardzo. Dobra, to nie będę tak ten... rozpędzał się. Nie no, kurde, epickie miejsce, powiem wam. Dużo tuneli właśnie, bardzo, co nie? Sami potwierdzicie. Niestety dużo... Ale co zrobić? Jeju, tunele są fajne. Chociaż można ten, nie oglądać cały czas dróg takich, wiecie, kurde, pomiędzy drogo, trawa, trawa. A tu tak mamy ściany takie piękne zrobione z pewnie z cegieł. Co nie? Czekajcie, się zatrzymam tu na chwilę. No tu chyba nie ma. No jakoś tak takich, z takich z cegieł można powiedzieć. No, coś można tak powiedzieć, z cegieł takich. Dobra. Oj, znowu domki. Nie no, epickie miejsce, epickie, bardzo, bardzo. Tylko tu powinno jeszcze być, wiecie co? Na tych drogach powinny być linie podwójne, a tu nie ma właśnie. Mało co jest, o nie? Tutaj na Skandynawii, nie wiem dlaczego tak jest. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem.
A właśnie, nie zapisałem godziny rozpoczęcia. Dobra, zaraz sobie zapiszę tu jakoś. Chyba była. Nie, to było. Nie. Czekajcie. 18 chyba 45 jakoś, dobra. No i co? Oj, oj, oj. Ej, nie idź do tyłu, dobra? Dobra. Nie no, kurde, fajne miejsce, bardzo mi się podoba, bardzo. Ja bym tu jeździł cały czas, ale wiecie, trzeba też po Polsce jeździć, po Polsce, po Francji nawet. Znaczy po tych kawałkach, znaczy ja mam tu odblokowane mało tych miast, nie we Francji wyjątkowo. Ale z czasem się odblokuje je, co nie wszystkie. Tak można powiedzieć też. A jeszcze mnie bardzo ciekawi. Jak jeszcze oglądam materiał przed tym nagrywaniem tego odcinka, co nie, trzeciego, czy tam czwartego, już nie wiem. To oglądam jeszcze jakiegoś Mariusza, jak jeździł po Rosji, co nie, Rusmap miał i drogi były, co nie, takie polne. I on jeździł po nich, się wkurzał normalnie, wow, masakra, masakra. Ale też pamiętam, oglądałem chyba. Nie wiem gdzie to było, chyba na live'ie u Huśka. Husiek, co nie? Pewnie go kojarzycie, co nie? Z Wujkiem Bohunem nagrywał właśnie te materiały. I chyba nagrywa do tej pory, ale nie wiem, bo go za bardzo też nie oglądam, co nie? Można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. I tak to jest. Właśnie takie drogi były polne. Tam chyba było dużo drzew, kurczę. Oj, tam było tych drzew zawalone opotąd. Co nie? Bardzo dużo tych drzew było. Dobra, ja tu trochę zwolnię, bo tu sam jedzie mi. Z górki na pazurki. Ale też taka szosa była, pamiętam, w filmie. Takie żółte pasy były, co nie? Przerywane właśnie pojedyncze w jakimś filmie, ale w tej chwili już. Nie wiem czy to było chyba w Rambo chyba, ale nie jestem pewny w tej chwili w ogóle. Ale mało tu ludzi w ogóle jest, co nie? Kurde. Ale cóż, jeżdżą co nie sobie na Skandynawii ludzie. Nawet nie chciał kurde odpowiedzieć na zaczepkę, co nie? Ale nie, fajne miejsca, kurde. Wow, jak to widać. Czyżbyśmy byli po drugiej stronie? Nie wiem. Czekajcie, czy ja muszę tankować? Zatankuję. Na świętego spokoju. Ale jakieś też duże takie stacje, co nie benzynowe. Oil. O kurde. Oj, tu jakoś tak. Nie będę już kończył, jak zatrzymałem się. Cena za diesla 7,22? Tam było. Chyba w Polsce jest inaczej. Dobrze wiem, co nie? Chyba. Dobra, jadziem. Czy coś z tyłu jedzie? Z przodu, z tyłu? Dobra, nic nie jedzie. Pięknie. Dobra. Oj, tak to jest. Te drogi, kurcze, piękne są w tej Skandynawii. Domki. Co tu jeszcze? Domki, domki i jeszcze raz domki są piękne. Domki, jeszcze raz domki. Oj, tunel kolejny, pięknie. O, 60 mogę tylko jechać. Uuu, nie fajnie. Ale dobra, okej. Jakiś. O, Polak jakiś. Tu jakieś rondo? Jakie! O! Łopanie! Jakie fajne rondo! Nie no! Normalnie mnie rozśmieszyli teraz. Epickie rondo. Aż bym sobie zrobił z tym zdjęcie, ale. Nie no, kurde, epickie rondo. Kurde, pierwszy raz takie rondo widzę w ogóle na Skandynawii, co nie? Nie no, kurde, fajne, podoba mi się. Ale cóż. Kurde, to w ogóle mógłbym grać tu kilkanaście godzin nagrywam.
tyle, ile by dało radę. Ale to renderowanie by trwało. Ła, panie, jaki most! Wow! Wow, 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 wow! Jaram się tym mostem, normalnie się podniecam. Nie no, piękne miejsce, kurde, bardzo piękne. Nie no, kurde, fajne, fajne. Bardzo fajne. Kurcze, fajne, fajne miejsce. Nie no, kurde, fajne, fajne. Kurde, też był taki most, pamiętam, w filmie. Taki podobny coś, można tak powiedzieć. Tylko już nie pamiętam, w czym to było. Nie pamiętam, już nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, nie pamiętam już. Co on mi się cały pokazał na radarze. Ale nie no, kolejne rondo. Dobre, fajne, fajnie, fajnie. Mi się bardzo podoba. Wraca się? Dobra, ja tu nie będę tak szalał. Dobra. My chyba jesteśmy już praktycznie na miejscu. Tak, bramki. Epickie bramki. Moje ulubione. Ale nie, no kurde, miejsce jest, powiem wam, epickie normalnie, jak w grze jakiś, tam przykład Skyrim, taki, kurde, przykład. Nie no, kurde, te miejsca są fajne, na przykład, o, tu mam te bramki bez tego, bez zatrzymywania się, fajnie. Jak, kurde, oj tam, ja na to nie patrzę już, szczerze mówiąc. Dobra, jadziem, bo mało tam zostało tego już kilometrów. Kolejny tunel? Tak, kolejny tunel, ale fajniejszy tym razem. Jakiś taki, kurde, dużo jest takich tych kamieni, są nie nałożone tam na górze. Dobra, pędzimy. Albo nie, no, a dobra już. Trochę popędzimy tutaj. Co nie, a co tam, jak się bawić, co się bawić. Dobra, tu trochę jest jakiś zakrętas. Oj, tak to jest. Fajne miejsce, kurczę, można byłoby jeździć cały dzień. Cały dzień. O, proszę, jakiś człowiek. To Jorg. Widziałam go przecież wcześniej chyba. Czy nie? Chyba tak. Ale pingu ma skubany. Kurde. Ja bym chyba nie wytrzymał przy takim pingu, szczerze mówiąc. U mnie 120 w tej chwili. Ale ten ping jest czasami wkurzający. No ale co zrobić. Dobra, o taka prędkość starczy już. Ale też można ludzi spotykać, takich samych, co nie, po drodze. Jak przekroczenie, jeju, dobra. Nie będę już się kłócił z tym głupim licznikiem. Bergen? O, tam domki znowu. Czego te domki są takie same, kurde? Żółte, niebieski? O, oj, przepraszam. Dobra. Jak coś nic nie widzieliście. Dobra, kolejny tunel. Oj, tych tuneli to jest dużo, bardzo dużo. O, już jesteśmy na miejscu praktycznie. Nie no, epickie miejsce, co nie, powiem wam, kurczę. O, widzę, ale mało ludzi, co nie, w ogóle jest w tej Skandynawii. Mało, bardzo mało jest tych ludzi tu w ogóle na Skandynawii, bardzo mało. Ale co zrobić? Ja cię, nikt nie chce jeździć po tej Skandynawii też. Po Francji, znaczy. Skandynawia lepsza jest w porównaniu do Francji. Ale ja po Francji nie wiem, czy jeździłem, kurczę, nie pamiętam już. Czy jeździłem, czy nie. Wiem, że chyba odkryłem ten miasto Paryż. Chyba jeszcze tam jest Paryż. Zaraz. Co tam jeszcze jest? Bo w tej chwili nie wiem już sam, nie pamiętam już. Jeszcze chyba jakieś miasto tam jest, ale w tej chwili już nie pamiętam. Będę musiał sobie zerknąć na mapę, zaraz. No i tak to jest. Tu w ogóle jakieś miasto jest? A Bergen, dobra. Dobra, kolejny most.
Ale ojej, czekaj, no ja z tym mostami się czepiłem, kurde, tunel, a nie most. Kondriwe jakiś, chyba Niemiec. Tak, Niemiec. Niemców to jest łupotąd. Tak to jest, takie mapy fajne. A jak coś wykombinuję jeszcze, tak sobie... O, kolejna stacja. O, fajnie, Bergen. Pięknie, odblokowane miejsce. Bardzo dobrze. Dobra, ale ładne mury. Nie no, kurde, epickie miejsce. Ale nie, te mury są niepotrzebne, szczerze mówiąc. Jak dla mnie. Dla mnie nie są potrzebne w ogóle te... Tu w ogóle jest... Zaraz, tak? O Jezu, jakie dziwne skrzyżowanie, ja pierdzielę. Jakbym wiedział, mogłem tak powoli jechać tu. Teraz tak, gdzie mam wjechać? O, Dafik! O proszę, pięknie. Dobra, tu co ma, tu coś mamy. Czy coś tu mamy? Gdzie my w ogóle musimy wjechać? Tutaj. Tak, tutaj, tutaj, do GNT. Aha, dobra. Okej, okay, enter. Szczerze bym może go zaparkował. A, tak, go zaparkuję, już nie chcę się bawić w ogóle w ten. Jak to się nazywa? Dobra, tak zaparkujemy go. Ale o te... ten płot, co tam był wcześniej, na początku wjazdu do tego, do miasta, to jest brzydki, szczerze mówiąc. O, czekajcie, bo coś mi tu... Ej, co jest? Czego to... O, właśnie. O, ktoś zablokował kogoś. Epicko. Dobra. Okej. Okay. No i trochę wbiliśmy poziomu. Elegancko. A ja zrobiłem screena? O, Holender. Ojeju, shit. Czekajcie, mam tu jakiś zapis. Autozapis, czekajcie. Mogłem zrobić screena, ale... aha, dzisiaj 10. Kurde, nie zrobiłem. Dobra, będzie bez screena, kurde. Ale muszę mieć. Dobra, jak coś będę miał... Opierdziel. No cóż, moi drodzy. W tym odcinku to tylko tyle. Mam tylko tyle odblokowanych miast we Fran... O Jezu, jakie tu duże. A, Reims, Dion, Baris, Lille, Calais, właśnie mam takie oto miasto. Jak coś będę miał lipę. No dobrze, moi drodzy, to cóż. Piękne widoki się skończyły, mamy miasto, kurde. Zostawiliśmy przyczepę, kurde, nie wiadomo jak. No i cóż, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym materiale z tej gry. Cześć!